Dyrekcja Szpitala Śląskiego w Cieszynie może odetchnąć z ulgą. Dzisiaj, 10 grudnia, miało miejsce oficjalne otwarcie lądowiska dla helikopterów medycznych. W wydarzeniu tym wzięli udział samorządowcy i zaproszeni goście. Wreszcie udało się lądowisko. Jest! Nie każdy w to wierzył, że ono będzie. Powiem szczerze, że też mieliśmy wątpliwości, czy nam się uda, ale udało się. No udało się, no to trochę trwało. Czy wszystko jest tak, jak miało być, jak miało wyglądać? Czy to lądowisko jest takie naprawdę z prawdziwego zdarzenia? Dokładnie tak. Trwało dlatego, że nie chcieliśmy żadnej jakby drogi na skróty, żadnych oszczędności pozornych, żadnego naruszania przepisów. Zrobiliśmy wszystko tak, jak w projekcie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Troszkę nam pogoda pokrzyżowała szyki, jak również mieliśmy taki lekki poślizg związany z interpretacją planów. Wykonawca też chciał mieć pewność, że robi dobrze, więc troszkę trwała taka dyskusja między projektantem a wykonawcą. Ostatecznie wszystko się skończyło dobrze. Bez problemów się nie obyło, począwszy od wątpliwości co do samej lokalizacji lądowiska, kosztów z tym związanych, a skończywszy na kwestiach technicznych. Dziś jednak sama dyrekcja, jak i przedstawiciele Lotniczego Pogotowia Ratunkowego nie mają wątpliwości, że decyzja o budowie lądowiska wyniesionego na dachu szpitala to dobra decyzja. Formuła projektów, pomysłów i realizacji na lądowiska jest bardzo różna i każdorazowo ona musi być rozpatrywana w tych warunkach, jakie w danym miejscu istnieją. Natomiast dla nas jest to opcja optymalna, chociażby dlatego, że mniejsza ilość przeszkód w miejscu lądowania, mniejsze zagrożenie podejściem osób niepowołanych, bardziej przewidywalne warunki dla pilotów, ale też, co myślę, ma swoje znaczenie, mniejsza uciążliwość dla osób, które mieszkają w pobliżu szpitala. Jesteśmy po prostu wyżej, więc natężenie hałasu też na pewno nieco mniejsze niż przy lokalizacji lądowiska naziemnego. Koszt budowy lądowiska to ponad 7 milionów złotych, z czego blisko 5 milionów pochodziło ze środków zewnętrznych. Lądowisko jest dobudowane, jak wiemy, na pawilonie łóżkowym. Jest połączone ze słupami konstrukcyjnymi tego pawilonu. Jest taką ciekawostką, taką mogę powiedzieć, jest to, że płyta lądowiska stoi jak stół na budynku, gdyż jest niepołączona z budynkiem. Bezpośrednio jest na wibroizolatorach. Połączony jest pomost łączący płytę z infrastrukturą techniczną, czyli z windą ratowniczą. Pełni zabezpieczająca płytę lądowiska w przypadku, gdy pacjent wymaga przetransportowania go do szpitalnego działu ratunkowego. I jest to całodobowe lądowisko, jedno z najnowocześniejszych w Polsce, z dumą podkreśla dyrekcja, posiadające różnego rodzaju zabezpieczenia, m.in. na wypadek wycieku paliwa. W przypadku, gdyby było jakieś zdarzenie z helikopterem, że paliwo wydostałoby się poza helikopter, to w tej sytuacji mamy rury odprowadzające żeliwne, które zabezpieczają płytę lądowiska i paliwo dostanie się do specjalnego zbiornika na to paliwo i będzie, tak powiem, wgaszone w zarodku. Dziś miała miejsce nie tylko prezentacja lądowiska. Aby inwestycja ta mogła ujrzeć światło dzienne, konieczne było spełnienie również innych wymogów, takich jak doposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego w nowoczesny sprzęt, który można było przy tej okazji zobaczyć, a także dostosowanie do wymogów zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku pawilonu łóżkowego. Całkowity koszt projektu, którego częścią jest budowa lądowiska, wyniósł ponad 11 milionów złotych. Były już nakazy od kilkunastu lat Straży Pożarnej na wykonanie poszczególnych elementów tej instalacji. Udało się to teraz zrobić i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Szpital Śląski w Cieszynie musiał podjąć decyzję o budowie lądowiska. Niespełnienie tego wymogu spowodowałoby zamknięcie cieszyńskiego SOR-u i przekształcenie go w izbę przyjęć. 10 grudnia to ważna data. Data otwarcia lądowiska na dachu cieszyńskiego szpitala. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik-Telesz.